Cześć, z tej strony Mateusz. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, ile kosztuje zrobienie domowej siłowni. Nie jest to odcinek sponsorowany przez żadną firmę, jest to tylko i wyłącznie moje subiektywne oko oraz to, co obiektywnie udało mi się znaleźć w Google oraz na Allegro. Także zastanawiając się, jak zrobić naszą domową siłownię, musimy zastanowić się nad naszym budżetem. Będę tutaj przedstawiał opcje ekonomiczne, budżetowe oraz opcje, powiedzmy, wysokojakościowe, ponieważ to, ile możesz przeznaczyć na siłkę, będzie tylko i wyłącznie zależało od ciebie i od twoich gabarytów pomieszczenia. Także zaczynając od tego, co powinno znajdować się na każdej siłowni domowej. Oczywiście każdy myśli, że ławka i maszyna Smitha. Nie, nic bardziej mylnego. Na początku zacznijmy od gryfu. Dlaczego właśnie gryf, a nie maszyny albo hantle? Po pierwsze, hantle są jak najbardziej spoko opcją, tylko że trzeba nakładać na nie albo regulowane obciążenia, albo kupować gotowe odważniki. Natomiast ze sztangą nie ma tego problemu nakładania talerzy. Wystarczy wziąć talerze, naładować na boki i mamy już gotową możliwość ćwiczenia. Także możemy zastosować dwie opcje. Albo iść ekonomicznie, budżetowo i kupić zwyczajny gryf, taki wąski, na który możemy talerze nakładać nie takie olimpijskie, a talerze wąskie. One są o wiele tańsze. I to jest opcja zdecydowanie budżetowa, nie jest to opcja profesjonalna. Na większości siłowni mamy tak zwane gryfy olimpijskie. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na ich wymiary. Wymiar średnica, tam gdzie wsadzamy talerze, to musi być 50 mm, 5 cm. Szukamy talerzy 50 mm. Jeśli natomiast interesuje nas opcja budżetowa, to z reguły te talerze będą mniejsze i gryf będzie mniejszy. Czym się różnią te gryfy? Przede wszystkim gryf olimpijski ma łożyska, które kręcą się niezależnie od sztangi. To bardzo pomaga w ruchu sztangi, będziemy mogli użyć większych ciężarów, będziemy mogli to zrobić bezpieczniej. Różnica występuje też w średnicy naszego chwytu, czyli to, jak szeroką, jak grubą sztangę musimy złapać. Gryf olimpijski, ciężarowy, podnoszenie ciężarów ma wymiar średnicy 28 mm, natomiast gryfy trójbojowe często, ale nie zawsze mają 29 mm. Czy warto szukać tak minimalnych różnic? Oczywiście tak i nie. Jeśli komuś na tym nie zależy, to wybierze pierwszy, lepszy i będzie zadowolony. Natomiast ktoś zainteresowany nieco wyższym szczeblem, na przykład szykujący się pod starty, niezależnie czy w dwuboju, trójboju lub chcący mieć po prostu profesjonalny sprzęt, będzie chciał wydać trochę więcej na coś dopasowanego do reguł. Różnica pomiędzy taką czy taką sztangą 1-2 mm może się wydawać, że to jest niedużo. Natomiast jeśli ktoś kiedykolwiek ćwiczył na damskiej sztandze dwubojowej, która ma średnicę, z tego co wiem, 25 mm, to jest naprawdę kolosalna różnica. Te 3 mm odgrywają kolosalną różnicę. Natomiast jeśli wpiszemy na Allegro gryf olimpijski, to znajdziemy tam mnóstwo rodzajów gryfów. Tańsze, droższe. Często znajdziemy tam na przykład gryfy o średnicy 30-31 mm. Może to nie stanowić dla kogoś różnicy, natomiast ja, mając te doświadczenie, powiedzmy 5-6 lat prawie treningu i chodząc na różne siłownie, przykładowo w McFitie sztangi są często o wiele grubsze i to, ile możemy unieść na takie sztance, jest diametralnie różne. Warto też, jeśli mamy taką możliwość, to spojrzeć na tą sztangę, spojrzeć na ten gryf, jaki on jest, czy on się kręci, czy jest wystarczająco szorstki. Nie będę wam mówił, nie będę wam reklamował gotowych produktów, ponieważ ich nie mam. Nie widzę ich i nie reklamuję ich. Aczkolwiek taki zwyczajny, najprostszy gryf, który nie jest olimpijski, zdecydowanie jest o wiele tańszy. Kosztuje przykładowo około 100 zł, może trochę więcej. Mamy też krótkie gryfy olimpijskie, które nie mają 2 m 20 cm długości, tylko mają na przykład 1,80 m jeszcze krócej. Jeśli nie masz miejsca w pokoju, wydaje mi się, że 90% osób, które kupują tańszy gryf, albo nie ma miejsca, albo po prostu im nie zależy. Jak najbardziej nie mam do tego żadnych problemów. Aczkolwiek warto na to patrzeć, że gryf olimpijski z reguły oferuje więcej miejsca na talerze, czyli można na niego założyć większy ciężar. Natomiast gryf mały, gryf 1,5-metrowy, gryf 2-metrowy, po pierwsze nie waży 20 kg, z reguły jego waga waha się pomiędzy 8 a 15 kg. Nie możemy tam założyć tak dużego obciążenia. Często też nie możemy do końca optymalnie progresować, jeśli nie wiemy, ile taki gryf waży, dlatego pamiętajmy, zważmy go, bo nie wiemy, ile jest w rzeczywistości na sztandze. Idealny olimpijski gryf będzie miał 2,20, nie zmieści się do każdego miejsca, jest oczywiście droższy, ale jest też bardziej profesjonalny, jest lepszy jakościowo. Jego cena najtańszych olimpijskich gryfów to jest powiedzmy 300-400 zł, natomiast wyższe jakościowo gryfy mogą kosztować 1000 i o wiele więcej. Jeśli natomiast chodzi o obciążenie, o talerze, czyli to, co lubimy najbardziej, progresowanie, pamiętajcie, kluczem do rozwoju masy, sylwetki, siły,
jest progresowanie, dokładanie ciężaru do sztangi. Najtańsze talerze, jakie można znaleźć, to są oczywiście talerze z małą średnicą, mieszczące się nie na gryfy olimpijskie, a na takie proste gryfy wyglądające troszeczkę jak szczotki. Takie obciążenie, 20 kg takiego obciążenia, czyli ten z reguły największy talerz, kosztuje około 100 zł standardowo. Natomiast jeśli interesuje nas gryf olimpijski i będziemy pakować duże talerze ze średnicą otworu 50 mm, to musimy się spodziewać, że wydamy na to troszkę więcej. Jak więcej? Tragicznie więcej tak naprawdę. Niestety obciążenie będzie tutaj zdecydowanie najdroższą rzeczą. Udało mi się znaleźć talerz 20 kg za średnio 200-250 zł. I teraz tak, chodzi też o wymiar talerza, jak on jest duży. Jeśli nie interesuje nas robienie martwego ciągu, to możemy wybrać cokolwiek. Jeśli mamy jakieś podkładki, możemy wybrać cokolwiek. Jeśli interesuje nas sylwetka, możemy wybrać cokolwiek. Natomiast szerokość, średnica całego tego krążka dużego, olimpijskiego, wynosi 45 cm. Dlaczego jest to ważne? Dlatego jest to ważne, że jeśli kupimy mniejszy krążek, to będziemy musieli niżej zejść do martwego ciągu. Często będzie to wpływało negatywnie na naszą pozycję startową, będziemy garbić plecy i dlatego fajnie, jeśli nasze talerze nie są pełnowymiarowe, to fajnie podłożyć pod nie wkładki. Na wielu siłowniach, jak na przykład w McFitie, gdzie te krążki są o wiele mniejsze, właśnie takie wkładki na siłowniach występują. Natomiast jeśli chcemy mieć siłownię nieco bardziej profesjonalną, to zainwestujmy w dobre talerze. Polecam przede wszystkim kupić sobie jedną, co najmniej jedną parę talerzy ogumowanych, nieżeliwnych, ponieważ talerze ogumowane są relatywnie bezpieczne, mogą upaść, nie zniszczymy podłogi, nie zniszczymy niczego dookoła, nie zrobimy sobie krzywdy. Natomiast mamy również talerze żeliwne, które tak charakterystycznie brzęczą. One są troszkę tańsze. Z tego co wiem, można je robić na zamówienie. Ostatnio ktoś na mojej grupie facebookowej Team Mleko, do której serdecznie zapraszam, pytał się o takie talerze. Ale mówiąc o talerzach bumperach, czyli talerzach ogumowanych, takich jak to się mówi crossfitowych, albo szerokie, albo wąskie, nie ma to większego znaczenia. Jeśli kupimy mega szerokie talerze, to musimy liczyć się z tym, że nie zmieści się dużo na naszą sztangę, ponieważ takie klasyczne crossfitowe bumpery to tak naprawdę mieszczą się 3, przez co na sztangę można załadować tylko 140 kg. Natomiast udało mi się znaleźć ogumowany talerz w cenie 250 zł za 20 kg, w cenie 300 zł za 25 kg. Czy to dużo? No, jeśli policzymy, że chcemy mieć na sztandze 4 talerze z każdej strony, to mamy 1000 zł na stronę, czyli 2000 obie strony. Ile to jest kilogramów? Łącznie wraz z gryfem 180 kg. Pamiętajmy, gryf 20 kg, 160 kg obciążenia. Czy to jest dużo robić na martwym ciągu 180 kg? Nie, to nie jest dużo. To jest średni wynik, jaki osiągają ludzie trenujący martwy ciąg przez około 2, 3, 4 lata. Na mojej siłowni Champions, z której wielokrotnie widzicie różnego rodzaju treningi, wyniki moich znajomych, którzy nie ćwiczą profesjonalnie, to są zwyczajni ludzie, którzy ćwiczą sobie po pracy, po szkole, oni osiągają średnio taki wynik 160 plus po około 2, 3 latach. To jest jak najbardziej normalne. Także tutaj opłaca się być albo niewielkich gabarytów, albo być kobietą, gdyż oczywiście ciężarów nie będziemy musieli kupić aż tak dużo. Także kupując kilka sztuk 20 lub 25, często te 25 są nieco tańsze, o kilka procent w przeliczeniu na kilogram, zabezpieczamy się na dłuższy okres czasu, ponieważ musimy pamiętać, na ile, na jaki horyzont czasowy planujemy kupić siłownię. Czy to jest nasza moda, która po roku nam się znudzi i zostaniemy ze sprzętem w domu, czy też jest to nasz długocelowy, długofalowy cel, który chcemy osiągnąć przez wiele lat. Czy ja zamierzam ćwiczyć przez 10 najbliższych lat, czy 50 najbliższych lat, czy jest to tylko i wyłącznie moda. Pamiętajmy, ile kosztuje standardowy, przeciętny karnet na siłownię. Z reguły tanie siłownie jest to karnet rzędu 80 zł miesięcznie. Jeśli policzymy, wychodzi nam około 1000 zł rocznie. Przez najbliższe 10 lat wychodzi to 10 tysięcy zł za siłownię. Także jeśli kupujemy sprzęt za 5 tysięcy zł, co jest spoko ceną, jeśli chodzi o zrobienie bardzo fajnej, takiej profesjonalnej siłowni domowej, no to zwróci nam się w 5 lat. Jeśli siłownia jest droższa, jeśli żyjemy w większym mieście, jeśli nie mamy innych opcji, to bardzo często karnet na siłownię jest to kwestia 100, 120, nawet 150 zł miesięcznie, chociaż ostatnio te ceny spadają. Innymi słowy, może nas przerazić początkowy budżet, ale jeśli kupimy na początku słaby sprzęt, a później nam się spodoba, to będziemy musieli cały ten sprzęt wymieniać i kupić lepszy jakościowo. Ja nie zamierzam zaglądać nikomu do portfela, nie wiem ile kto chce wydać na siłownię i nie chcę odgrywać tutaj jakiegoś super profesjonalisty, dla którego najważniejszy jest sprzęt, ponieważ można osiągnąć sylwetkę, można osiągnąć siłę trenując na gorszym jakościowo sprzęcie. I pamiętajcie, to nie sprzęt odwala za nas robotę.
Ja tylko udzielam tutaj porad. Co mamy dalej? Mamy ławeczkę. Ławeczka służy nam tak naprawdę tylko i wyłącznie do wyciskania leżąc. Oczywiście można tam robić jeszcze parę innych izolacji. Pamiętajmy, ławeczka nie jest tutaj jakimś super istotnym elementem, ale można kupić słabą albo lepszą. Jeśli kupimy słabą ławeczkę, wydamy na to prawdopodobnie około 100 do 200 zł. Taka ławeczka z reguły jest prosta, czyli nie będziemy mogli wykonywać żadnych ruchów na skosie, na przykład skos dodatni na klatencję, na górę klaty, ale Czy to jest aż tak naprawdę warte, to musicie się sami zastanowić. Lepsza jakościowa ławka może kosztować od 3 do 4 stów w górę. I przede wszystkim, co jest w takiej ławce fajne? To, że po pierwsze może mieć regulowany skos, ale nie musi, jeśli nie chcemy takiej kupić. Po drugie, jest trochę szersza, jest trochę wygodniejsza. Jeśli kupimy ławkę, która jest bardzo wąziutka, to niestety, jeśli jesteśmy nieco bardziej gabarytowi, to będą nam wylatywały łopaty, jeśli mamy dosyć szerokie obojczyki. Bardzo często jest to problem na siłowniach, takich sieciówkach, gdzie ławeczki są bardzo wąskie i osoby, które ważą więcej niż powiedzmy te 80 kg, nie będą w stanie wykonywać optymalnie wyciskania leżąc na takich ławeczkach, ponieważ cały czas będą mi wylatywały łopatki. Czy jest to duża różnica? Dla kogoś ćwiczącego, tak dla siebie, nie jest to różnica. Dla kogoś, kto walczy każdy kilogram, to dobra ławka to jest na starcie 5 kg więcej. Niestety takie są fakty. Jeśli mamy ławkę, to musimy mieć oczywiście stojaki. Na stronie Marbo, oczywiście na Allegro również udało mi się znaleźć gotowe zestawy, gdzie mamy stojaki, gdzie mamy ławkę, gdzie mamy ciężary, talerze, gryf. Z reguły najczęściej, praktycznie zawsze jest to właśnie wąziutki gryf, krótki i talerze takie z małą średnicą, czyli nieolimpijskie. Cena takiego zestawu to często jest od 1000 do 1500 zł i za tyle można kupić gryf, obciążenie, stojaki, talerze i wykonywać tam praktycznie wszystkie ćwiczenia. Często dochodzą do tego małe gryfy na handle. Czy jest to opcja dla początkującego? Spoko, jak najbardziej spoko. Tylko pamiętajmy, że po jakimś czasie, jeśli nam się spodoba, to sporo osób będzie chciało po prostu wymienić na trochę lepsze obciążenie. Ale jeśli możemy pozwolić sobie na trochę większy wydatek, jeśli myślimy o tym długofalowo, to nasze stojaki najtańsze to będzie koszt rzędu 200-300 zł. Są to stojaki, często starajmy się znaleźć stojaki takie, które zarówno będą dobre do wyciskania leżąc, ponieważ wtedy stojak jest dużo niżej, jak i dobre do ćwiczeń, które możemy wykonać stojąc, czyli przysiad ze sztangą, wyciskanie stojąc. Wtedy oczywiście te stojaki muszą być w wysokości powiedzmy te 1,80 m, zależy ile mamy wzrostu, dlatego fajnie kupić sobie stojaki, które są bardzo mocno regulowane. Jeśli używamy tylko i wyłącznie stojaków do wyciskania, to często robiąc w nich przysiady będziemy musieli się bardzo mocno chylić. Jeśli ktoś nie ma budżetu ani miejsca w pokoju, no to oczywiście będzie musiał skorzystać z takich stojaków do wyciskania, które są oczywiście nieco tańsze. Także najtańsze stojaki, na przykład takie stojaki, które się kompletnie trzęsą, z których miałem przyjemność parę razy korzystać, takie stojaki można kupić za 200 zł. Natomiast jeśli jest tam już dosyć duże obciążenie rzędu 100-150 kg wzwyż, to te stojaki się strasznie trzęsą, przede wszystkim bardzo jest niewygodnie na nich robić wyciskanie leżąc, ponieważ ciężko się zdejmuje, ponieważ stojak leci ze sztangą tak naprawdę. Jeśli kupujemy taki stojak do przysiadów, jak widzimy często w sieciówkach, że on jest taki cały zabudowany, czasem może mieć opcję taką asekuracji, takie barierki po bokach, żeby nie musieć zginąć pod sztangą. Często jest to właśnie również koszt 400 zł w górę. Jeśli interesuje nas rak, jeśli mamy olbrzymią ilość miejsca, na przykład ćwiczymy w jakimś dużym garażu, to dobry jakościowo rak kosztuje 1000-1500 zł w górę. Co to jest rak? Jest to dosyć duża powierzchnia stojąca, która jest oczywiście stabilna, stojaki się nie trzęsą, można często zamontować tam wewnątrz barierki, można wykonywać bardzo dużo ćwiczeń dodatkowych z tych barierek, no ale niestety jest to drogie i przede wszystkim zajmuje bardzo dużo miejsca i dużo waży. I teraz przede wszystkim, kupując sprzęt na siłownię w zestawach lub kupując na łapu capu cokolwiek nam wpadnie w ręce, to często możemy kupić bardzo dużo niepotrzebnego sprzętu. Często na przykład jeśli kupujemy ławeczkę, która ma zarówno jeszcze prostowanie na czwóry, jak i na przykład jakieś tam modlitewniki. Często mamy wszystko w jednym. Mamy ławkę do wyciskania, modlitewnik na biceps, mamy prostowanie na czwóry, wszystko w jednym. Ale jeśli coś jest wszystko w jednym, to znaczy, że jest tak naprawdę zerem. No niestety. Jeśli kupujemy jakieś dodatkowe sprzęty, które możemy wykorzystać tylko i wyłącznie do jednego ćwiczenia, to wydajemy niepotrzebnie pieniądze, zawalamy miejsce. Jeśli kupujemy modlitewnik, to po co kupować modlitewnik, skoro można zrobić biceps na handlach lub na sztandze taniej i prościej. Modlitewnik nie jest lepszy. Tak naprawdę paradoksalnie okazuje się, że modlitewnik jest gorszy, ponieważ powoduje nacisk, zbędny nacisk na łokcie. Prostowanie na czwóry. Po co ci prostowanie na czwóry? Zrób sobie przysiadziki. Do przysiadów potrzebujesz stojak, gryf,
obciążenie. Do wyciskania stojąc potrzebujesz 100 jak gryf obciążenie. Do wyciskania leżąc potrzebujesz 100 jak gryf obciążenie. No i jeszcze ławeczkę. Wiosłowanie, podciąganie, a właśnie podciąganie również fajny temat, ponieważ warto zaopatrzyć się, jeśli nie mamy takiej wielkiej bramy, o której wspomniałem, to warto zaopatrzyć się w drążek. Drążek możemy kupić albo rozporowy, wsadzamy go w drzwi, jest wtedy bardzo tani, kosztuje 100 zł mniej więcej max. Jeśli kupujemy drążek taki, który możemy przytwierdzić do ściany, jest on bardziej stabilny i przede wszystkim nie musimy do niego się tak jakby mocno schylać. Jeśli wykonujemy podciąganie lub jakieś inne ćwiczenia na drążku, który jest dosyć niski, niestety będziemy mieć ten problem, że będziemy musieli podkurczać nogi, w konsekwencji często zrobimy tych powtórzeń mniej, użyjemy mniejszego ciężaru. Jeszcze raz, jak ktoś chce, to i tak zrobi, nie sugerujcie się żadnymi wymówkami. Natomiast drążek, który możemy przytwierdzić do sufitu czy do ściany, często jest to koszt rzędu 200 zł w górę. I co jest najbardziej denerwujące w takich drążkach, to że tam, gdzie chcesz ty, zawsze ja, ty, zawsze jak chcemy złapać nachwytem na takich drążkach, to w tym momencie, gdzie łapiemy nachwytem, to zawsze jest ten chwyt neutralny. Czyli idzie tak drążek, tutaj jest długi, 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 a tutaj jest taki dynks do robienia młotków. Bardzo często oczywiście artykuły, wszystkiego rodzaju sprzęty na siłownię są stworzone przez osoby, które nigdy nie ćwiczyły, więc robią ten sprzęt na pałę. No niestety przez to bardzo wiele osób, które chce się podciągać, używa tylko i wyłącznie najszerszego chwytu, który wcale nie jest w żaden sposób lepszy, ani jakiś, nie wiem, skuteczniejszy. Ale to jest moje tylko osobiste marudzenie. Najfajniej jest kupić zwyczajny drążek, który jest prosty, bez żadnych wydziwianych wąskich chwytów, szerokich chwytów, młotków, jakichś tam dziwnych kątów. Zwyczajny, prosty, długi drążek, gdzie możemy złapać szeroko nachwytem, na szerokość barków nachwytem, podchwytem i zainwestować w to nieco mniej niż w taki fikuśny drążek. Jeśli mamy drążek, to możemy również kupić sprzęt, poręcze do pompek na poręczach. Tylko pytanie, czy warto? Czy warto na przykład 3 serie w tygodniu odwalić sobie te pompki na poręczach? No moim zdaniem nie warto. Jeśli ktoś ma pieniądze, ma ten budżet, to niech sobie kupi poręcze do pompek na poręczach. I tak samo odnośnie całej masy innych sprzętów, na przykład jakaś tam maszyna do wyciskania na klatę, maszyna do rozpiętek. Nie mówię, że maszyny są złe, mówię, że ich miejsce na domowej siłowni jest no prawie żadne, chyba że masz bardzo dużo miejsca i sporo kasy do wydania. Ponieważ na jednej maszynie możesz z reguły zrobić jedno, maksymalnie dwa ćwiczenia, a na sztandze, na ławeczce możesz przećwiczyć całe ciało. Możesz robić biceps sztangą, triceps sztangą, klatę sztangą, barki sztangą, nogi sztangą, martwy ciąg sztangą. Wszystko można zrobić sztangą i dlatego nie polecam niepotrzebnie kombinować. I na sam deser, na sam koniec polecam jeszcze zaopatrzyć się w hantle. Czy hantle są niezbędne? No nie są niezbędne. Można, jak wcześniej wspomniałem, wykonać wszystko na sztandze. Hantle są o tyle męczące, że trzeba regulować ciężar. Można kupić hantle, które już są gotowe, mają na przykład 20 kg. Dwa razy po 20 kg udało mi się znaleźć za tam nieco ponad 100 zł. Co można zrobić hantlami, które mają 20 kg? Tak naprawdę nic. Ponieważ jeśli nie mamy tej regulacji, to nie możemy nimi fajnie progresować. Często jeśli kupujemy średnie hantle, to są one zbyt ciężkie do wykonywania ćwiczeń takich jak uginanie na biceps, wznosy w bok, wznosy w opadzie na tył barku, rozpiętki, a często są zbyt lekkie na wykonywanie na przykład wiosłowania jednorącz czy wyciskania hantlami. I teraz pytanie, czy chcemy kupić małe hantle regulowane, co ja polecam, hantle regulowane, gdzie możemy ustawić, czy chcemy tam 5 kg, 7 kg, 10 kg i możemy na takich hantlach robić biceps. Nie musimy masakrycznie progresować w bicepsie, możemy wykorzystać ćwiczenia, w których nie bierzemy takiego dużego ciężaru. Możemy użyć też wolniejszego tempa, możemy zrobić więcej powtórzeń. Nie musimy na siłę progresować. Także możemy zrobić wszystkie wznosy, wszystkie inne ćwiczenia małymi, regulowanymi hantlami, gdzie możemy dobierać ciężar w granicach powiedzmy 1-2 kg. Możemy też kupić olbrzymie hantle, 40 kg na przykład, regulowane, które kosztują z reguły bardzo dużo, kilkaset złotych. Tylko pytanie, czy opłaca się kupować wielkie hantle tylko i wyłącznie po to, żeby robić nimi wyciskanie hantlami oraz wiosłowanie hantlami. Ponieważ ciężko mi wyobrazić sobie inne ćwiczenia, chyba że jesteśmy osobą nieco bardziej w temacie, która może robić na przykład takie ćwiczenia jak wykroki. Tylko pytanie, czy wykroki na hantlach, czy można je robić sztangą? Oczywiście można. Czy można robić spacer farmera? No akurat spacer farmera jest tak naprawdę jedynym ćwiczeniem, do którego nam się przydadzą bardzo duże hantle, bardzo duże obciążenia. Praktycznie wszystkie inne ćwiczenia możemy robić sztangami i nie potrzeba do nich hantli. Czy warto kupić kettle? Moim zdaniem również kettle
są jeszcze gorsze niż hantle, ponieważ nie da się ich regulować, ponieważ to jest gotowy, odlany placek. No nie da się z tym zrobić tak naprawdę nic konkretnego. Znaczy da się, wiadomo, że się da, nie? Ale nie da się jakby optymalnie progresować, ponieważ mamy kettle różniące się od siebie na przykład ciężarem 4 czy 8 kg, chyba że chcemy wyłożyć całą podłogę kettlami i kupić ich 30. Tak też można. Aczkolwiek pamiętajmy o prostocie. Prostota. Jeśli kupujemy oczywiście obciążenia na sztangę, to zadbajmy o to, żeby poza 20, 25 kupić obciążenia nieco mniejsze. Mogą to być 10, 5 i w dół. Nie polecam talerzy 15, ponieważ one są tak jakby takim wrzodem pomiędzy 20 a 10 kilo i nie trzeba ich kupować. To jest dodatkowe obciążenie portfela. Jeśli ktoś chce, to oczywiście proszę bardzo. Także 10 kosztują około 100 zł, 5 odpowiednio mniej, 2,5, 1,25. Polecam właśnie wyposażyć się w tak zwane mikroplejcy, czyli mikrotalerze, które mają 1,25 kg lub mniej. 1,25 kg oznacza progres o 2,5 kilo. Są jeszcze talerze, które mają na przykład pół kilo, ćwierć kilo, półtora. Jest ich bardzo dużo, nie polecam kupować astronomicznie drogich, ponieważ jeśli chcemy kupować profesjonalne talerze olimpijskie od na przykład Illico, to musimy za malutkie krążki pół kilo zapłacić na przykład kilkadziesiąt złotych, co się średnio opłaca. Natomiast możemy albo spróbować zrobić sobie takie sami, albo spróbować kupić gdzieś na zamówienie, ponieważ oczywiście to, że będą żeliwne, że będą gorzej przystosowane czy coś, to w kwestii tak malutkich ciężarów jak na przykład pół kilo czy 1,25 nie odgrywa dużej różnicy. A fajnie takimi talerzami progresować. Na przykład w ćwiczeniach złożonych typu OHP, gdzie 1 kg dodany do sztangi stanowi bardzo duży procent, natomiast przy 200 kg czy 300 kg martwym ten 1 kg nie gra takiej roli. Także na zakończenie, pamiętajcie, nie jest to moja idealna wizja siłowni, ani nie mówię, żebyście kupowali rzeczy jak najtańsze, ani nie mówię, żebyście kupowali rzeczy jak najdroższe, najlepsze jakościowo, ponieważ, no, co mówię, to proponuję wam znaleźć oczywiście swój złoty środek, ponieważ pamiętajcie, że nie znam waszego budżetu, nie znam waszego rozkładu siłowni, rozmiaru, miejsca, możliwości, także wszystko oczywiście zależy od was. Można kupić tanią siłownię za 1000-1500 zł, można zapłacić za nią 10 tysięcy i więcej, jeśli zależy nam na markowym sprzęcie, który jest powiedzmy certyfikowany. I pamiętajcie, czy warto, to musicie odpowiedzieć sobie sami. Plusem sieciówek jest to, że możemy tam przyjść ze znajomymi, jeśli nie mamy znajomych, no to oczywiście nie jest to plus, bo musimy znosić męczących ludzi wykonujących dziwne ćwiczenia. To jest tylko i wyłącznie kwestia naszego charakteru, możliwości, czy przede wszystkim mamy siłownię blisko, nie musimy tam jeździć godzinę i to tylko od nas zależy, czy warto, czy chcemy coś takiego zrobić i ile na to przeznaczymy. To by było tyle na dzisiaj i już niedługo zapraszam na kolejny odcinek, czyli ile kosztuje to, co mam w torbie treningowej. Tam zaproszę na inne, mniejsze rzeczy, które przydadzą nam się w treningu, które nie są obciążeniami. I to by było tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Better get lit when I give you that fire, light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that shit. Better get lit when I give you that fire.